Witajcie w kolejnym odcinku krótkich informacji o prawosławiu, a dzisiaj o niedzieli mięsopustnej, czyli ostatni dzień na jedzenie mięsa. Zapraszam do oglądania odcinka. Niedziela o sądzie ostatecznym, znana też jako mięsopustna, to przedostatnia niedziela okresu przygotowawczego do Wielkiego Postu. Kończy ona tydzień mięsopustny, będąc ostatnim dniem, w którym Kościół pozwala wiernym na spożywanie potraw mięsnych. Takie stopniowe ograniczanie rodzajów pokarmów podyktowane jest niezdolnością organizmu człowieka do nagłych zmian, a tak radykalna zmiana diety mogłaby być przyczyną dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Autor Synaksarionu do Trydionu Postnego zwracał uwagę na inny aspekt wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych po tym dniu. Ma to zapobiec objadaniu się, któremu ludzie nie powinni się poddawać z uwagi na bojaźń przed dniem sądu ostatecznego, bo raczej takim śledziem to ciężko się objeść, bo potem będzie się bardzo chciało pić wody. Także lepiej się śledziem nie objadać. Ten właśnie sąd jest głównym tematem czytania ewangelicznego tej niedzieli, czyli Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 25, wersety od 31 do 46. Opowiada on o paruzji i oddzieleniu przez Chrystusa sprawiedliwych od grzeszników, z taką łatwością, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Głównym kryterium tego podziału będzie miłość do bliźniego, którego chrześcijanie powinni traktować jak samego Chrystusa. Ci, którzy pomagali bliźnim, odziedziczą Królestwo Niebieskie, a ci, którzy nie mieli w sobie miłości, pójdą na wieczną mękę. Synaksarion tłumaczy, dlaczego temat sądu ostatecznego znajduje się akurat w tym miejscu okresu przygotowawczego. Związane jest to z tym, iż człowiek nie może spędzać życia w lenistwie. Przypomnienie dnia sądu powinno zachęcić go do zdobywania cnót. Grzesznik po wysłuchaniu przypowieści o synu marnotrawnym i odebraniu nauki, iż Bóg jest miłosierny, musi pamiętać o tym, że Bóg jest również sprawiedliwy. Teksty liturgiczne tego dnia koncentrują się na kontemplacji strasznego dnia sądu. Jedna ze stichir na Panie wołam mówi: płaczę i łkam, gdy w zmysły przyjmę ogień wieczny, ciemność zewnętrzną i nieogarnioną przepaść, okrutnego robaka nieustanne zgrzytanie zębów, bóle bez miary przeznaczone dla grzeszników, którzy Ciebie, najłaskawszego, zagniewali złymi zwyczajami, z których jedynym i pierwszym jestem ja, nieszczęsny. Lecz Ty, sędzio, zbaw mnie miłosierdziem Twoim jako łaskawy. Postawa podmiotu lirycznego ukazuje pokorę celnika i chęć powrotu syna marnotrawnego. Pokazuje stan, w jakim powinien być w tym momencie zaangażowany wierny. Oznaki nadchodzącego okresu nasilają się. Irmusy kanonu jutrzni łączą się z wielkopostnymi katawasjami wspomożyciel i obrońca, po słowiańsku pomocznik i pokrowiciel, znanymi z wielkiego kanonu świętego Andrzeja z Krety. Coraz częściej w tekstach liturgicznych pojawia się temat postu, a ich charakter staje się bardziej pokajanny. Tydzień następujący po niedzieli o sądzie ostatecznym wyróżnia się posiadaniem tekstów z Trydionu Postnego na każdy dzień. W życiu wiernych jest to ostatni czas na spożywanie posiłków z nabiałem, zwany również maslenicą. Charakterystyczną cechą tego tygodnia jest również odmawianie wielkopostnej modlitwy świętego Efrema Syryjczyka w środę i piątek. Te dwa dni są również aliturgiczne. Nie odprawia się wtedy świętej liturgii, a nabożeństwa tych dni mają już taki wielkopostny charakter. Szczególnym motywem występującym w tym tygodniu jest ten porównujący Wielki Post do wiosny, nazywając ten okres wiosną duchową. Motyw wiosny duchowej uczy, iż poprzedni stan, w którym dusza tkwiła w grzechach, nazywany zimą, teraz przeradza się poprzez pokajanie i skruchę w wiosnę. Metropolita Kalistos Ware zwraca uwagę, iż post ten nie ma miejsca zimą, gdy wszystko w przyrodzie obumiera, ale z tej zimy wzrasta wraz z naturą. Post jest wiosną, pokajanie kwiatem, a Chrystus określony jest jako dawca światła. Spośród całego tygodnia syropustnego
wyróżnia się sobota. Jest to dzień wspomnienia wszystkich świętych ascetów. Ich wspomnienie 2 dni przed rozpoczęciem Wielkiego Postu ma ogromne znaczenie. Post nie ogranicza się jedynie do pokajania i powstrzymywania się od spożywania niektórych pokarmów, lecz łączy się również z ascezą i wysiłkami duchowymi. Przedstawienie ascezy niezliczonej ilości świętych mężczyzn i niewiast ma za zadanie zmotywować wiernych do intensywnych wysiłków wielkopostnych. Mają oni w świętych ascetach pomocników i wzory do naśladowania. A ja Wam życzę miłej niedzieli i dobrego tygodnia seropustnego, kiedy możemy jeszcze jeść nabiał. Wierni żyjący w świecie najpewniej podchodzą do tego postu inaczej, po swojemu, i często nie rezygnują z takich rzeczy jak nabiał w Wielkim Poście, bo też trzeba pamiętać, że te zalecenia, które są, one są przeznaczone w dużej mierze dla mnichów, a oni są wzorem dla nas. Czyli idealnie to, gdybyśmy pościli tak jak mnisi. Ale też trzeba to połączyć z życiem w świecie. Nie możemy przecież pójść w Wielkim Poście do bufetu, załóżmy w pracy czy na uczelni, i demonstracyjnie powiedzieć: mi bez nabiału, bo ja poszczę. Tak nie róbmy. Lepiej już zjeść ten nabiał, a robiąc sobie kolację w domu, zadbać o te wszystkie reguły. A ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I to już będzie okres kulminacyjny tego przedpościa, bo to będzie niedziela o wygnaniu Adama, w której przejdziemy do okresu Wielkiego Postu. Także ostatni tydzień na takie przygotowanie się. Powodzenia. O, jeszcze kawa. Mam nadzieję, że kawa do odcinka smakowała i do zobaczenia w kolejnym odcinku.